Michał Witkowski, pisarz i blogerka modowa. Jest to bez wątpienia jedna z bardziej charakterystycznych gwiazd w showbiznesie. Celebryta wielokrotnie łamał wszelkie tematy tabu, na przykład ogłaszając casting na nowego chłopaka, bądź opowiadając w wywiadach o pomaganiu przy sekcjach zwłok. Witkowski postanowił zacząć nowy rok od wywiadu dla Wiwy, w którym opowiada o formie swojej psychiki. Pisarz wyznaje tam, że jest tak aktywny, bo jest uzależniony od leków przeciwdepresyjnych. Przyznaje, że od 20 lat bierze Prozac. Obecnie jest już uodporniony na jego przeciętne dawki. Witkowski dodaje, że nie odstawi leków, bo groziłoby mu to depresją za te wszystkie lata na speedzie. To chyba dobra decyzja blogerki modowej, bo także i takie osoby są nam potrzebne w showbiznesie.